I jest nasz zwycięzca. To, co obiecywałeś, dokonałeś tego. Pokonałeś Alana, ale nie udało się go znokautować w pierwszej rundzie. Czego brakło? Co lepsze? Pierwszy, dziękuję za walkę. Zamknąć mordy, hejterzy. Zamiast hejtować, to wejść na ring i się Dobra. Po pierwsze, szacunek za walkę. Dla Alana nie mam mu co odejmować, jest dobrym zawodnikiem. Jako osoby za odzywki go nie szanuję, także mu ręki nie podam. Po trzecie, nie przygotowałem się tak, jak miałem. To nie jest tłumaczenie. Co jeszcze, kurwa? Ostatni raz biłem się w takich dużych rękawicach. Nie jest to dla mnie... Coś się mieszam. A powiedz mi, Denis, jeszcze pytanko do ciebie. Czy spodziewałeś się takiej negatywnej reakcji? Bo teraz, no, powiedziałbym, że przed walką było wielu tutaj widzów, którzy byli za tobą, ale przez ten przebieg walki to się odmieniło. Życie. Nie jestem 20 kg cięższy, nie mam takiej kondycji jak on. Nie chciałem się bić w dużych rękawicach. Chciałem się bić na gołe pięści. Nie zgodził się. Zaproponowałem, dobra, chuj wam w dupę. Jeszcze przed rozpoczęciem odcinka chciałem was poinformować, że w Pasie Plusie trwa super oferta pod nazwą Top Deal. W zestawie za jedyne 17 ziko dorwiecie smasha, włapsa i frytki. To mega okazja na jakościową szamkę w niskiej cenie. Takiego smasha z wołowiną możecie też podmienić na chicksa z kurczakiem. Oferta dostępna jest we wszystkich lokalach Pasiebusa w całej Polsce i zamówić go można przy barze, kiosku oraz w aplikacji Pasiebusa. Link do pobrania apki znajduje się w opisie pod tym filmem. Oferta Top Deal dostępna jest do końca lipca, więc nie ma co przegapiać takiej oferty. Smacznego! Łukasz Kamera Boy! Natan wydaje się nieco zdziwiony. Jak przetrwałeś pierwszą rundę, ponieważ po tylu ciosach mimo to stałeś i walczyłeś do końca? Bo mnie się nie da znokautować. Chcę powiedzieć tylko jedno. Tylko niech... niech się pokrzyczą, bo w poniedziałek trzeba wrócić do normalności. Starciu, bo to była walka stojąca na dobrym poziomie, ale tutaj nieładnie. Nieładnie, tego nie lubimy. Starszy. Moi drodzy, jestem ze zwycięzcą pojedynku z Krystianem Krychą Wilczakiem. Ogromne gratulacje. Powiedz od razu, czy ty się spodziewałeś, że Sasza jako debiutant postawi tak wysoko poprzeczkę? Nie spodziewałem się tego. Naprawdę byłem zaskoczony. Ale poczekajcie, przyszliście tu z grzeczności. Każdy z was płacił pieniądze, żeby to obejrzeć, a teraz gwizdziecie? To po co tu przyszliście, kurwa, jak gwizdziecie? No po co? Maciej Rataj! Skacze jak szalony z radości. Maciej Rataj! Nie bać was, niech to gwizdzą, kurwa, wam na ryję, pały. Maciek, w takim... Jeśli się żywię, to jest moja energia, więcej! Każdego, kto kurwa przyjdzie. Rataj, mam nadzieję, że dotrzymasz słowa. Bardzo miło cię gościć w klatce Cloud MMA, no ale dzisiaj oczywiście jeszcze nie żeby powalczyć, tylko żeby coś powiedzieć. Czy miałaś okazję usłyszeć, co powiedziała na twój temat i na temat potencjalnej walki z tobą Laluna? Nie chcę tego słuchać. Witam serdecznie wszystkich w ten dolarsowy wieczór. Witam wszystkich na gali Cloud MMA 2. A z tej strony wasza ulubiona, oczywiście, Caroline Derpiński. No coś mi podpowiada, że Płock chyba bardziej lubi złotówki niż dolarsy. Dobrze? Także ja ci zabieram mikrofon, bo mam jedno ogłoszenie. Kochani, nie jestem tutaj przypadkiem. Wiemy, że kocham wyzwania. Chcę zostać prezydentem, astronautą, ale również przed chwilą wydarzyło się coś bardzo spontanicznego. Także, kochani, dołączam do rodziny Cloud MMA! Panie i panowie! Czy
chcecie, czy nie, Caroline Derpieński w Cloud MMA. Dziękujemy serdecznie i możecie pożegnać swoją dolarsową królową. Rozpatrzycie, to jest koniec. To jest pewnie koniec tak tego starcia. Zdemolowany został Adrian Ciosy. Dużo gadania, natomiast zabrakło tej roboty w klatce Adriana Ciosa. Tak jak obiecałem, to był jego jedyny cios. Jeszcze słówko. Oczywiście należy się Adrianowi Ciosowi. Dzisiaj je próbowałeś. Próbowałeś wejść w te zapasy, natomiast no, nie wyszło do końca. Niech wybrzmią te emocje ze strony publiki zgromadzonej w Prezero Arenie. Jak w ogóle podchodziłeś do tego pojedynku? Bałeś się trochę tego ciężaru, czy raczej... Nie, ja jestem nieśmiertelny, ja biorę każde wyzwanie. Co dalej, Adrian? Bo ostatnio byłeś na wznoszącej, teraz troszkę wiadomo. Dlaczego? Ale to co nie czuję się w ogóle na spadkowej. Znaczy nie, po prostu wiesz, była wznosząca, teraz jest nie wznosząca. Nie, dlaczego? Uważam, że dalej jest. Cały czas uważam, że... Okay. Tak, dajcie mi chłopaku 7-7, Filipków, Korów, przybędę im nogi skręcał, karki. Wszystkim. Victoria! Wiki! Yeah! Co tutaj się stało? Dlaczego nie chciałaś walczyć dalej? Dziękuję bardzo, dziękuję. Możecie głośniej, bo nie słyszę! Głośniej! Dziękuję. Dziękuję, to dla mnie. A poza tym uważam, że każdy, kto wyzywa czyjeś dziecko, nie zasługuje na to, żeby chwalić się zwycięstwem rozbitej twarzy przeciwnika. Dlatego, Wiktoria, zapamiętaj to do końca życia. Niby masz złoty puchar w sobie, ale to jest żadna wygrana. Tomasz Olejnik! Zajebiście, zawsze chciałem wygrać jakąś walkę, a jak to jest w moim rodzinnym mieście, to już w ogóle. No doping masz, miałeś ogromny, podziękuj może. No widzisz, chciałem powiedzieć. Adrian Polak Polański! Oddajemy głos drugiemu bohaterowi, bo wiadomo, nie byłeś, Nathan, faworytem w tym pojedynku, natomiast... Ale chwileczka ciszy, dajmy tylko słówko Nathanowi. Zdanie dla ciebie, Nathan. Jak skończą, to powiem. Szczerze, nie potrzebuję rewanżu z kimś, kto niedługo trafi do więzienia. Dziękuję. Oj, mocny statement ze strony Nathana. A Fame 20 chcę powiedzieć, że będzie Piotr, prokurator Szyliga. Piotr! Kapitan Bomba! Bomba! No wszedłem, zrobiłem, co miałem zrobić. Teraz można iść się bawić. Ale kurwa co? To jest sport, wracam silniejszy i mogę walić wszystkich. Ciosa, Kamerboja, Nathana, te p***e. Przepraszam was, ale się przygotuję, jeszcze lepiej wam pokażę, kurwa, że wjeżdżam, nie? O, nie mam to, kurwa. Prywata. Kurwa, zestresowałem się. Mam najgorszy okres w życiu, niektórzy wiedzą, niektórzy nie. Dziękuję Marina, że mnie wspierasz dzisiaj. Pomimo tego, że mamy ciężki okres, obiecuję, że będziesz ze mnie dumna i będziesz naprawdę ze mną do końca życia. Wszystko naprawimy, na małego paluszka, tak? Kocham cię. Dzięki wielkie, Daniel, i lecimy dalej!